Czy można założyć, że rok 2016 dla środowisk nowej ewangelizacji jest jakimś specjalnym rokiem? Ze względu chociażby na 1050. rocznicę Chrztu Polski, na pewno tak, będzie ogólnopolskie spotkanie razem z tymi uroczystościami jubileuszowymi w Poznaniu, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie Światowe Dni Młodych. Po raz pierwszy z okazji Światowych Dni Młodych będzie organizowane Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji i tu już widzimy bardzo duże poruszenie środowisk ewangelizacyjnych w Polsce, bo już ponad 800 osób zgłosiło się do udziału w tym projekcie, który czasowo obejmuje tydzień przed Światowymi Dniami Młodych, gdzie będziemy prowadzić konkretną misję ewangelizacyjną w Krakowie, gdzie będzie prowadzonych ewangelizacja na 5 scenach. Natomiast już wiemy o tym, że będzie nas gdzieś około 3,5-4 tysiące ewangelizatorów z całego świata. Przyjeżdżają ekipy ewangelizacyjne razem ze swoimi biskupami z różnych części świata. Dzisiaj otrzymałem potwierdzenie, że przylatuje 300-osobowa grupa z Malezji razem ze swoim arcybiskupem, którzy będą konkretnie zajmować się ewangelizacją w Krakowie przed Światowymi Dniami Młodych. Więc myślę, że Światowe Dni Młodych w ogóle są ogromną szansą dla Polski, dla duszpasterstwa młodzieży, dla duszpasterzy, gdzie będziemy mogli uchwycić i zobaczyć, jaki potężny potencjał jest w tych młodych ludziach. Jest ogromna odwaga, ale także entuzjazm wiary. Proszę księdza, na komisji duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski wspominał też ksiądz o tym, że udało się zrobić pewnego rodzaju remanent, jakieś takie zobaczenie, ilu nas jest w Polsce. Czy na ten temat mógłby ksiądz kilka słów powiedzieć? 3 lata temu zespół do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski poprosił środowiska nowej ewangelizacji, które się identyfikują z nową ewangelizacją, żeby wpisały się właśnie w taki formularz, wypełniły zgłoszeniowy do bazy danych. Na dzisiaj mamy 380 takich środowisk zgłoszonych i rzeczywiście w 2015 roku nasi pracownicy biura wykonywali telefony, wykonywali maile do konkretnych środowisk, aby dowiedzieć się, które środowiska nadal funkcjonują, które się rozwijają, czy są takie, które się zwijają. I na tych 380 środowisk okazuje się, że jest tylko kilka takich, które przestały w tym czasie istnieć. Natomiast generalnie widzimy wzrost w tych środowiskach. One są dynamiczne, są prężne, rozwijają się. Szczególnie rozwijają się te, które są mocniej zaangażowane w działalność ewangelizacyjną. Myślę tutaj w sposób szczególny o tworzeniu ekip ewangelizacyjnych, które prowadzą rekolekcje szkolne, rekolekcje parafialne, misje ewangelizacyjne. I tutaj działa stara zasada. Ten, kto ewangelizuje, żyje i rozwija się. Bardzo dziękuję za rozmowę.